Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy tak ma wyglądać rozeznawanie przez księży sytuacji nieregularnych, czyli osób w powtórnych związkach i podejmowaniu przez księży decyzji, że można tym a tamtym nie udzielić rozgrzeszenia i tych dopuścić do przyjęcia Komunii Świętej, a tamtych nie? Czy to ma tak wyglądać jak na przykład w jednej z parafii we Włoszech? Tam proboszczem był mój znajomy ksiądz przez spory czas i spotykał się z tymi, którzy założyli powtórny tzw. związek małżeński. W większości były to młode związki i doszli do wniosku na niejednym spotkaniu, że oczywiście nie są wykluczeni z kościoła, że nie są kimś podrzędnym, że mogą uczestniczyć w życiu parafii, angażować się w różnego rodzaju elementy życia kościelnego. Ale no, nie mogą przyjmować Komunii Świętej, bo żyją w permanentnym grzechu śmiertelnym, a że są młodymi ludźmi, to nie są w stanie podjąć decyzji, iż będą ze swoją partnerką, partnerem żyli jak brat i siostra. I trwało to jakiś czas, aż przyszedł nowy proboszcz, ponieważ ksiądz biskup wydał dekret. Mojego znajomego księdza umieścił w o wiele mniejszej parafii, tam pojawił się nowy duszpasterz, pasterz. I w zasadzie prawie na początku stwierdził: słuchajcie, wam już nie są żadne spotkania potrzebne, wy jesteście uformowani, a że wyszły takie a nie inne dokumenty kościelne, więc ze spokojem możecie przychodzić do Komunii Świętej. I nastąpił podział. Dla części było to na rękę. Okej, okay, super. Natomiast wielu z nich powiedziało nie bo my żyjemy w grzechu śmiertelnym. Nie będziemy oszukiwać siebie. Dlaczego nasz nowy proboszcz podjął taką decyzję? Tak ma wyglądać rozeznawanie? Naprawdę? A może dla niektórych księży tak zwanych progresistów to jest na rękę, że wyszły takie, a nie inne dyrektywy, więc żeby iść z prądem owego nowoczesnego myślenia, to ja nie będę żadnych przeszkód stawiał. Będę przynajmniej przez wielu lubiany jako ten, który nie stawia żadnych poprzeczek, no bo mamy już inne spojrzenie. Nie wchodzę w to. Po prostu w to nie wchodzę. Dlaczego tak jest, że i teraz znowu pomyślę o niektórych parafiach we Włoszech? Opowiadali mi to różni znajomi, nie tylko w tym roku, że jadą na przykład na wakacje do Italii. Idą w niedzielę na mszę Świętą i wielu z nich podchodzi do Komunii Świętej. Czasami klęka, czasami na stojąco, procesyjnie, chce przyjąć Komunię Świętą bezpośrednio do ust. I w wielu przypadkach ksiądz mówi: nie, 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 my tutaj udzielamy tylko na rękę, nie dam ci do ust. Słucham? Przecież prawo kościelne nie zabrania mi przyjmowania bezpośrednio do ust Przenajświętszego Sakramentu. Wyobraźmy sobie inną sytuację, że jakiś ksiądz uparcie mówi nie będę nigdy dawał komunii świętej na rękę. Już słyszę ten jazgot, już słyszę ten krzyk. Już dochodzą do mnie różnego rodzaju donosy, jakie są kierowane na tego pasterza. O co chodzi w naszym kochanym kościele? Dlaczego takie a nie inne rzeczy się dzieją, które wprowadzają chaos? Czy naprawdę dojdziemy do takiego momentu w którym ludzie o wrażliwości eucharystycznej, o wrażliwości ewangelicznej, którzy kochają tradycję objawienia Bożego, znaczy którzy kochają objawienie Boże obecne w tradycji kościoła i czy wielu tych księży i świeckich ma być odepchniętych przez oficjalną strukturę kościoła? Czy ma dojść do tego, że żeby być promowanym w strukturach kościoła, to należy zrobić choćby to co jezuita, ojciec James Martin? Mam powywieszać na budynku mojej parafii sztandary sześciokolorowe i zaprosić, żeby jakiegoś dnia przyszli wszyscy ci, którzy kogokolwiek kochają, a ich tak po pobłogosławię? Wielu powie: Nie, ja tak nigdy nie zrobię. Nawet jeżeli mnie suspendują, dadzą mi karę kościelną, będę trwał w czystej nauce Bożej i mnie nie przekona nikt do zmiany mojej decyzji. Niech Pan Bóg błogosławi. Amen.